Na przesmyku pomiędzy jeziorami Sztynorskim i Dargin znajduje się nietypowa, ośmioboczna, neogotycka kaplica rodowa Lendorfów, którzy przez 600 lat do 1945 roku zarządzali pałacem w Sztynorcie i okolicznymi majątkami. Budowla służyła jako rodzinny grobowiec oraz świątynia, w której odprawiano nabożeństwa ślubne i pogrzebowe. Wcześniej rodzina Lendorfów patronowała kościołom w Radziejach i Dobie, gdzie grzebano w kryptach właścicieli majątków sztynorskich. W samym Sztynorcie kościoła jeszcze nie było. Do kaplicy rodowej prowadzi aleja kilkusetletnich dębów. Wybudowano ją w latach 1855-1857 według projektu berlińskiego architekta Friedricha Augusta Stühlera na zlecenie Karla II von Lendorf. Początkowo konsekrowano budowlę na grobowiec. W drugim roku stworzono w niej kościół. Dwukondygnacyjne mauzoleum mieści w podziemiu od strony jeziora obecnie pustą kryptę z niszami na trumny, które zostały tu przeniesione z kościoła w Dobie. Od strony bramy wejście prowadzi na górną kondygnację, pełniącą kiedyś funkcję małego kościoła, będącego filią kościoła w Radziejach, skąd przyjeżdżał odprawiać nabożeństwa proboszcz. W sali ceremonialnej na parterze, gdzie odbywały się nabożeństwa, zbudowano niewielki ołtarz, ozdobiony XVI-wiecznym krzyżem. Umieszczono też epitafium założycieli Sztynortu oraz płytę nagrobną Meinharda von Lendorf, którą obecnie obejrzeć można w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. U podnóża stojącego na wzniesieniu mauzoleum założono okalający go ewangelicki cmentarz z dużą bramą i ceglano-drewnianym ogrodzeniem. Chowano na nim pracowników majątku Sztynort i mieszkańców wsi. Obok inskrypcji pożegnalnych do dziś można odczytać wypisane na krzyżach zawody i funkcje osób pracujących w Sztynorcie. Podczas I wojny spoczęli tu także żołnierze, dwóch z armii niemieckiej i dwóch bezimiennych z armii radzieckiej. Przed wybudowaniem nekropolii na półwyspie, miejscem pochówku mieszkańców okolicznych wiosek, był cmentarz parafialny w Radziejach. Do kaplicy i na cmentarz udawano się wysadzaną dębami aleją od strony wsi Łabab albo drogą cmentarną od strony pałacu, wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Sztynorskiego. Po II wojnie cmentarz i kaplica zostały opuszczone i zniszczone. Obecnie, dzięki wsparciu niemiecko-polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, w 2017 roku rozpoczęto rewitalizację obiektu. W ciągu kilku lat uporządkowano cmentarz i wykonano gruntowny remont dachu kaplicy, który zakończył się w sierpniu 2021 roku. Dziś mauzoleum Lendorfów na Półwyspie jest jednym z najbardziej interesujących zabytków grobowych rodzin wschodniopruskich.